Cześć, z tej strony Mateusz Przebięda. Jesteśmy dzisiaj nad potokiem Wątok. To jest potok, na którym zlokalizowany jest zbiornik Korzeń, na którym nagrywaliśmy ostatni film o łowieniu karasi. Natomiast dzisiaj przyjechaliśmy w to samo miejsce, żeby nagrać film o łowieniu płoci, ale na chleb. Mam nadzieję, że nam się to uda, a Was zapraszam na nowy odcinek. Jesteśmy. Drugi raz z rzędu, no ten spacer już jest troszeczkę łatwiejszy. No i jesteśmy nad przepięknym zbiornikiem Korzeń. To jest woda, którą administruje Polski Związek Wędkarski w Tarnowie. No i moim zdaniem to jest chyba najlepsze łowisko dla tych, którzy chcą sobie u nas w okręgu potrenować klasyczny feder. Jak pamiętacie z poprzedniego filmu, widzieliśmy tutaj piękne karasie, pojedyncze karpie, leszcze, wzdręgi. I co dla mnie najważniejsze, złowiliśmy z rzędu trzy piękne, takie około półkilogramowe płocie. No i to był dla mnie impuls, żeby przyjechać tutaj jeszcze raz i spróbować bardzo selektywnie dobrać się do tych płoci. Jest to o tyle ważne, że u nas w okręgu nie ma za bardzo gdzie tych płoci łowić, więc takie miejsce, gdzie one są, no jest dla mnie podwójnie motywujące. Ale żeby selektywnie łowić te płocie, pomyślałem sobie, że będziemy dzisiaj łowić na chleb. I więcej opowiem Wam za moment. Natomiast teraz lecimy na stanowisko, przygotowujemy się do wędkowania i mam nadzieję, łowimy piękne, duże płocie. Lecimy. Jesteśmy gotowi do wędkowania jednego z samych rybach. Jeszcze krótka informacja, na kanale stuknęło nam 34 tysiące subskrypcji. Wielkie dzięki za to, natomiast mam taki swój mały osobisty plan, żeby do końca roku dojechać do 50 tysięcy subskrypcji. Byłaby to zupełnie niesamowita rzecz i mam małą prośbę. Jeśli oglądasz nasze filmy, a być może nie jesteś subskrybentem tego kanału i co więcej, po obejrzeniu tego filmu uznasz, że dowiedziałeś się czegoś nowego, czegoś, co pozwoliło Ci się rozwinąć wędkarsko, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, tak żeby docenić naszą pracę. Każda nowa subskrypcja to jest dla nas ogromna motywacja do tworzenia coraz większej ilości filmów, których jak zapewne zauważyliście, ostatnio nie brakuje. A będziemy się starać robić ich jeszcze więcej i jeszcze lepszych. Wracamy do tematów wędkarskich. Więc moim zdaniem podstawowym założeniem jest to, żeby wyeliminować z naszej mieszanki zanętowej robaki, ziarna, wszystkie te grubsze frakcje, które właśnie wabią nam karpie, karasie czy leszczyki, a skupimy się tylko i wyłącznie na łowieniu na chleb, który jest uwielbiany przez płocie. No i jak taki chleb przygotować? Ja nie kombinuję, przygotowuję go w najprostszy z możliwych sposobów, czyli przecieram go na łowisku przez 3 mm sito razem ze skórkami. Jest to o tyle istotne, że te skórki one dodatkowo kleją nam ten chleb. Chleb blendowany jest bardzo puszysty, ma bardziej intensywną pracę, na tym tutaj mi nie zależy. Po pierwsze ze względu na wzdręgi, które się tutaj pojawiają, a po drugie ze względu na głębokość łowiska. Mamy tutaj 4 metry wody, także dobrze, żeby ten towar docierał nam w całości w dno. Jeśli chodzi o nęcenie wstępne, będziemy łowić na 20 metrze, na głębokości około 3,5 metra. No i na wstępie podam 4 tego typu koszyczki do wstępnego nęcenia, które będą tylko i wyłącznie wypełnione chlebem tostowym. No i na haczyk będę również zakładał chlebek. No i co? Chyba tyle, jeśli chodzi o taktykę. Nęcimy. Nim te ryby nam wpłyną, pokażę Wam jeszcze, w jaki sposób zakładać chleb na haczyk. Do zakładania tego chleba mam takie wykrojniki, które zrobiłem sobie ze strzykawki. Mam ze sobą dwie strzykawki, one się różnią średnicą. Tutaj mam strzykawkę mililitrową, ona ma mniej więcej 4 mm średnicę
tego tłoczka, a tutaj jest strzykawka 2 mm, ona ma już jakieś 8 cm. No i założę sobie teraz pojedynczy taki mniejszy krążek. Zobaczcie, tutaj mam w pojemniku chlebek tostowy, on jest tak troszeczkę zgnieciony, lekko skompresowany. Wyciągamy tłoczek. O, i ładnie go sobie wykrajamy. Teraz możemy go sobie delikatnie skompresować, tak żeby on nam nie spadł z haczyka. O, widzicie, tu mamy taką chlebową pastylkę. No i taką przynętę będziemy zakładać na haczyk. Tutaj mamy haczyk w rozmiarze 18. O. Założyłem ją na łuk kolankowy. Ona oczywiście w wodzie się kilkukrotnie powiększy, także to będzie bardzo atrakcyjna przynęta. Na razie zaczynamy od małych krążków, zobaczymy co się będzie działo. Później możemy łowić bardziej selektywnie, zakładając troszeczkę większy haczyk i wykrajając takie większe krążki. O! Takiej rybki tutaj jeszcze nie złowiliśmy. Jaś. Ale branie straszne po prostu. Taka mała rybka, a przesunęła nam kij po suporcie. Także jakieś rybki do tego chlebka już nam przyszły w drugim rzucie, ale płoci na razie jeszcze nie ma. O, to nie będzie chyba karaś. Chociaż tak. O, fajne branie. Mamy pierwszą rybę. Fajniejszą dzisiaj. No zobaczymy, co to będzie. No po zmianie przynęty na większą, no już było widać różnicę, bo miałem pierwsze bardzo mocne branie, które przestrzeliłem. No i teraz gdzieś po 2, może 3 minutach odrzutu miałem kolejne branie. No i mamy pierwszą fajną rybę dzisiaj. Ależ jest tutaj dzisiaj zimno nad wodą. Czekamy na to słońce, aż ono wyjdzie i troszeczkę nas tutaj rozgrzeje. Zobaczymy, co to będzie. Ryba idzie do boku, może być karaś. Tak, jest karaś. No, czyli mamy w łowisku karasie. Ale jaki piękny. Jest. No, także i na chleb. Biorą ładne karasie. O, fajna rybka. Zobaczcie. O, od takiego karasia zaczynamy łowienie prawdziwych ryb dzisiaj. No, mamy kolejną rybę. Straszne branie, po prostu metoda. Jest płoć, ale piękna. Jest! Co za ryba! O to chodziło. Dokładnie o to chodziło. Zobaczcie. Co za płotka. Coś pięknego. Czyli wjechały. Nic nie zmieniamy, robimy swoje. Łowimy selektywnie. No ta już ma ponad 30 cm. Nie mam miarki, ale myślę, że tak w okolicy 400 gram. Fajna ryba. Czekamy na następne. O. Nie, to już są małe rybki. W tym momencie już chyba zostały nam tylko małe rybki w łowisku. Mieliśmy 2 karasie, 2 płotki. Ewidentnie były ryby w polu łowienia. Natomiast teraz przez ostatnie 3 rzuty mam wzdręgę ze 2 brania, takie delikatne, których nie zaciąłem. Na moment dorobimy sobie zanętę, donęcimy łowisko i jestem pewien, że te ryby wrócą w nasze pole łowienia. Wsiadłem.
Chciałem Wam pokazać teraz zestaw, z którego dzisiaj korzystam, ponieważ pierwotnie zamierzałem łowić niedaleko, właśnie na dystansie 20 metrów, więc do dzisiejszego wędkowania przygotowałem sobie kij S-Canal o długości 3,3 metra i ciężarze wyrzutowym do 50 gramów. To jest kij, którym oczywiście bez problemu obsłużymy ten dystans, również ten dystans dalszy, ale co ważne, jest to kij bardzo smukły, bardzo sprężysty, taki, który świetnie amortyzuje energiczne odjazdy czy karasi, czy płoci w tej pierwszej fazie holu i do minimum ogranicza spinki w trakcie holu, a w połączeniu z szczytówką 0,5 uncji naprawdę świetnie sygnalizuje nawet najdrobniejsze brania i nawet w sytuacji, w której na kołowrotek mamy dzisiaj nawiniętą żyłkę. Do wędki mam podpięty kołowrotek Sherman o wielkości 4000, jest to idealna wielkość kołowrotka do kijów 3 metry 3,3 metra, zaś sam zestaw końcowy stanowi średniej wielkości koszyczek typu ring montowany na federlinku, dalej mamy skrętkę i 50 cm przypon z haczykiem Skimmers w rozmiarze 14. Wielkością haczyka próbowałem dzisiaj żonglować tutaj bliżej, natomiast w praktyce okazało się, że lepiej sprawdza się krótki przypon, większy, cięższy haczyk i szybkie sprowadzenie przynęty do dna. Wymęciliśmy sobie łowisko, no i na razie nic się nie dzieje. Może być tak, że ten zanik brań, on nie wynika z tego powodu, że tam po prostu towar nam się skończył i pojawiły się wzdręgi. To się generalnie też ponakładało na zmianę pogody. Chmury nam się rozwiały, pojawiło się mocne słońce. No i w takim słońcu bardzo często te wzdręgi zaczynają się uaktywniać. I tak też było tym razem. Jeśli nic się nie będzie działo po tym donęceniu, to spróbujemy się dopasować do tych ryb zestawem. Dajmy sobie jeszcze chwilkę. Zobaczymy, przerzucimy jeszcze ze dwa razy. Może te ryby wrócą nam w łowisko. Jeśli nie, to będziemy coś zmieniać. Delikatne dogięcie szczytówki, ale to chyba nie żadna poważniejsza ryba, może być wzdręga, chociaż chyba będzie płotka teraz. Raczej nie będzie to karaś, bo rybka za mało odjeżdża nam do boku. Zobaczymy, oby to była kolejna płoć. No, wydaje się, że chleb to jest taka przynęta, która nie powinna sycić tych ryb, natomiast mamy połowę marca, także mimo wszystko wodę bardzo zimną. O! Takiej ryby jeszcze dzisiaj nie złowiliśmy. Wodę zimną i chyba się troszeczkę nasyciły tym chlebem. Zobaczcie, pierwszy leszczyk dzisiaj. Coś nowego. Mamy karasie, mamy dwie płocie, no i mamy też i pierwszego leszczyka. Proszę bardzo, taka ryba. Ależ mi się podoba to łowienie na chleb. No, totalny minimalizm. Pusta półka boczna, dwa pudełeczka, w jednym chleb, w drugim kromka do wykrawania. Żadnych kuwet, żadnych gazet, żadnych robaków na półce bocznej. Totalny minimalizm. No i bardzo fajne ryby. Akurat mamy teraz branie. Ciekawe, czy powtórzy nam ta ryba. Jest. Teraz jest fajna ryba. No, zobaczymy, co to będzie. Ciekawe. Idzie w poprzek. Może być karaś. Nie wychodzi nam do powierzchni. Karaś. Czyli te płotki, które były, odpłynęły. Znowu pojawiły się karasie. Fajna ryba. Zobaczcie. Piękny karaś. Kolejny, trzeci dzisiaj. O, taka ryba.
wyciąga dzisiejszy poł. Całkiem sympatycznie. Fajne rybki. Zrobimy sobie jeszcze pamiątkowe zdjęcie i podsumujemy dzisiejsze wędkowanie. Jakbym miał podsumować ten dzisiejszy dzień, to przede wszystkim wyróżniłbym takie dwie fazy. Pierwszą na początku, o poranku, kiedy mieliśmy pochmurną pogodę, było zimno i ewidentnie wtedy w moim polu łowienia miałem ustawione karasie. Trafiłem trzy takie około 30-centymetrowe płocie. Natomiast później te chmury się rozwiały, wyszło słońce, zrobiło się bardzo ciepło i w tym momencie mam wrażenie, że uaktywniły się wzdręgi, które no bardzo mocno zaczęły im przeszkadzać w moim polu łowienia. Tutaj na tej głębokiej wodzie, tu mamy 4 metry wody, jak to słońce zaczęło przygrzewać, te płotki być może wyszły gdzieś wyżej. Udało się ich złowić kilka, natomiast wydaje mi się, że potencjał tego zbiornika na łowienie dużych płoci jest bardzo duży, tylko trzeba się troszeczkę lepiej wpasować w porę. Być może okres chłodny, kiedy te karasie i te płocie są mniej aktywne, pozwoli złowić więcej tych dużych płoci i wydaje mi się, że na pewno wrócimy tutaj może w listopadzie, może w lutym i wówczas to łowienie na chleb da nam całkiem sporo fajnych płotek. No i dzisiaj to tyle. Jeśli macie pytania do tego filmu, zapraszam do sekcji komentarzy pode mną. Oczywiście zostawcie lajka i subskrypcję na kanale, tak żeby być na bieżąco z naszymi kolejnymi materiałami. Ja się z Wami żegnam i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!